sobie występu naszej młodzieży, bo tam młodzież się tutaj nie stresowała i nie czekała zbyt długo, to bardzo bym prosił wprowadzić nas w nastrój, zaśpiewać to, co potraficie. Najlepiej, wiadomo, kolędy będziemy śpiewać razem z wami. Może tyle na początek, a później już tutaj poprosimy księdza dziekana, który jest dzisiaj również w towarzystwie wicedziekana, więc mamy pełny skład lubaczowskich dziekanów na dzisiejsze uroczystości, gdzie będą i modlitwy, poświęcenie opłatków, no i jak zechcemy jeszcze pośpiewać, to jeszcze pośpiewamy kolędy i poczęstujemy się tym, co na stole. Dlatego jeszcze raz wszystkich serdecznie witamy.
Tam jest gdzieś ulica. Lecz jak tam dojść? Którędy? Ulica Wielkiej Kolędy. Na tej ulicy taki znajomy, z kurzu, z węgla, w niebrajskim ogrodzie stoi dom, w którym żeś się urodził. Właśnie ojciec kiwa na matkę, że już zeszła gwiazda na niebie, że czas się dzielić opłatkiem. Więc wszyscy podchodzą do siebie i serca drżą uroczyście. Jest cicho, choinka płonie, na szczycie cherubin fruwa, na oknie pelargonie. Blask świeczek światłem zasnuwa, a z kąta z ust brata płynie kolęda na okarynie. Daj nadzieję, kiedy w oczy wieje wiatr. Strudzonemu, zmęczonemu pomóż iść, bo samotny nikt nie może zostać dziś. Let's go.
własny, w miłości jest poczęty. Że mówi wam wszystkim, dawne odwieczne orędzie, spieszą na niebie gwiazdą, Bóg w waszym domu zasiędzie. Sercem go przyjąć gorącym, na ścieżę otworzyć wrota. Oto, co czynić każe, miłość, największa cnota. Opłatkiem serdeczne życzenia, zdrowych i spokojnych świąt, byśmy w natłoku świątecznych przygotowań nie zapomnieli o najważniejszym. Żeby w pokoju tej nocy pobladły troski nasze i niepokoje zgasły. By żaden człowiek nie był obcy, żeby nie było samotnych. Byśmy umieli się dzielić sercem jak opłatkiem i by pokój zapanował nad światem. Cały kropu na widzę. Zbierze
powiedział Mickiewicz. Wierzysz, że Jezus narodził się w betlejemskim żłobie, ale dobrze było u każdego, żeby się narodził w Tobie. Pamiętaj, człowiecze, żeby się narodził w Tobie. Więc jeżeli w każdym z nas się będzie rodził ten najmniejszy ze wszystkich w tym dniu, czyli nowonarodzony Pan Jezus, to pamiętajmy, że przeżywamy bardzo wielką sprawę. To jest tak bardzo ważne w dzisiejszym naszym codziennym świecie, gdzie się tyle rzeczy dzieje, tyle bardzo ważnych spraw. Czasem zapominamy o tej chwili najważniejszej, o tym, dlaczego mamy święto Bożego Narodzenia. Żeby w tym natłoku wszystkich właśnie potrzeb była chwila na taką refleksję osobistą w stosunku do siebie, do całej rodziny, do całej naszej społeczności, bo tu w starostwie mam nadzieję, że to społeczność jest jak rodzina i dlatego tak się traktujemy, że mamy takie coroczne przeżywanie tych świąt. Wszystkiego najlepszego, szczęść Boże na te święta i na cały nowy rok.